Drukarnia Postal, Drukarnia Express, Drukarnia Polprint, Drukarnia Druk Intro. Startują również drużyna zecerów oraz indywidualny zawodnik, pan Bartosz Lejnowski z firmy Totem. Historia zawodów no jest bardzo długa. Inaczej to wyglądało za dawnych, dawnych czasów, kiedy jeszcze w drukarni kujawskiej istniała sekcja wędkarska, którą żeśmy założyli w roku 72, gdzie pierwszym prezesem był pan Edward Zieliński. Pierwsze zawody były w Kruszwicy, koło amfiteatru. I regulamin żeśmy ustalili taki, że każdorazowo organizowała drużyna, która wygrała te zawody. Ale od 3 lat organizatorem jest kolega Zieliński, kolega Czajkowski Remigiusz, który no, sponsorów ma w zasadzie 3, czyli Postal, Drukarnia Express, no i Druk Intro. No bo około 40 wędkarzy z wszystkich drukarni z rejonu Inowrocławia będzie brało udział w dzisiejszych zawodach. Chciałbym wszystkim wędkarzom życzyć takiej ryby, a przede wszystkim zdrowego relaksu, bo to jest wszystkim potrzebne. Dziękuję. Nigdy się nie mówi, że się zamierza wygrać. Co wyjdzie, to wyjdzie. Postal broni tytułu. Drużynowo. Kolega Bartek może zrobić hat-tricka. Jeżeli dzisiaj wygra, to będą trzecie z rzędu wygrane zawody. Więc koledzy, starajcie się wszyscy razem, żeby nie dopuścić do tego. Kolega Kozłowski Marcin. 12. 12. Sztępowski Wojciech. Witam serdecznie. 3. rok pracuję jako organizator. Pomagam tutaj organizować zawody. Obecna edycja to jest 10. jubileuszowe zawody z okazji Dnia Drukarza. Wszystkich organizatorów, którzy przygotowywali tutaj teren i te zawody, cieszy jedna rzecz. Przede wszystkim, że z roku na rok coraz więcej wędkarzy startuje, lepiej się przygotowują, dopisuje nam pogoda. Ja mam nadzieję, że naprawdę padną ciekawe rekordy. Sam jestem wędkarzem i lubię łowić ryby, dlatego trzymam kciuki za wszystkich, którzy tutaj dzisiaj z okazji Dnia Drukarza przyjechali na rzekę Notecz. Drukarze z różnych drukarni zaobserwowałem, to jest jedna wielka rodzina i to cieszy takich organizatorów, którzy włożą trochę pracy swojej społecznie, żeby to przygotować. Ja po prostu wszystkim życzę wspaniałych wyników, no co wam powiedzieć. O godzinie 9:35 padnie sygnał, mięcimy sygnał, łowimy. Każda złożona ryba wcześniej to punkty karne. Thank you.
Tak? Teraz tutaj pan Adam. Co to było go zalać? No, ładnie. Rybki, takie tatałowi. Cieniutko! 8700! Przede wszystkim to trzeba chociaż raz przyjechać na trening, tak? I zobaczyć w ogóle, jak ta woda wygląda. Najlepszą metodą jest skrócony zestaw. Polosowałem dobrze, bo zamykające stanowisko, więc nikt mi nie przeszkadzał. W siatce dominował leszcz, krąb, pojedyncze płocie, trochę okonia. Ten okres jest trudny, bo ryba jest w trakcie tarła, więc no, też nie na wszystkich stanowiskach ta ryba jest równa. To jest w sumie trzeci z rzędu zwycięstwo w tych zawodach. No dzięki. Niech pan sobie tu usiądzie i poczekajmy. Dziesięć lat temu to wyciągnąłem ten rower po niemiecku z noteczki. Ale to jeszcze to, ale... 1800. Tak, 1305. Szymon Poskal. Pragnę powitać tutaj organizatorów tej imprezy. Kolegę Zbyszka Kaczmarka, kolegę Tadeusza Hensego, kolegę Eugeniusza Walocha. No taki mały tutaj. Tak. Cieszę się bardzo, że ta impreza doszła do skutku. Po raz kolejny, 10. jubileuszowy. Proszę. Proszę Państwa, w imieniu sponsorów chciałem Wam serdecznie podziękować za to, za tą atmosferę, za to wspaniałą organizację, przede wszystkim dla organizatorów. To jest cudowna rzecz, to jest coś, co nie mają inni drukarze w Polsce. Dziękuję Wam za to i cieszmy się, że jesteśmy razem. I pierwsze miejsce zdobyła drużyna numer 1 drukarni Ekspres. W składzie Mateusz Kaczmarek, Zdzisław Tadzik i Wojciech Stępowski. Zapraszam tu kolegów do pucharu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Miejsce zajęła druga drużyna zakładu Poskal w składzie Piotr Cichocki, Dariusz Totarek, Dariusz Garczyński. Brawo! Trzecie miejsce to jest kolega Edmund Komoński, Eugeniusz Walo i Ryszard Żurawski. 27 punktów! Nie klisza! Ale ksiądziemy. Brawa. My też tam raz po raz spadzimy. Proszę. Tak, to będzie to firmowa. Brawa dla tych trzech drużyn. Wyniki indywidualne. Trzecie miejsce wynikiem 1950 punktów Zece. Żurawski Ryszard. Brawo! Dziękuję. 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 Dziękuję za współpracę. Ale medal wyszedł. Brawa, co się przyszło.
Zawsze się umykałem o jedno. Czwarty. Drugie miejsce wynikiem 3155 punktów. Kolega Kozłowski Marcin Totem. Brawo, zapraszam. Oj, bo z drużyny pójdzie. Brakowało jednego zawodnika wychali. Trzeba zmianę zrobić, bo od jednego do trzech jest grzechy. Gratuluję. I pierwsze miejsce to jest hat-trick. Mamy takiego jak Lewandowski albo jak Messi, tak? Brawo! Wynikiem 8045 punktów. Przepaść! Kolega Bartosz Rejnowski, Totem. Brawo! Zapraszam teraz kolego Bartku, żebyś sobie wybrał nagrodę. Dziękujemy i do zobaczenia za rok. Jeszcze raz dziękuję tu głównemu organizatorowi, koledze Remigiuszowi Czajkowskiemu. Gorące brawa, gorące. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia za rok.